Dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tak Mind Magic 7. Jestem Julius Wandelf, jak zwykle będę waszym gospodarzem. W poprzednim odcinku weszliśmy do zamku pod rok i udało nam się przebić, o dziwo, w czasie rzeczywistym do czegoś, co wygląda jak skarbiec. Cholera wie, co to jest. Dość powiedzieć, że zrobiliśmy to w czasie rzeczywistym, ponieważ z jakiegoś powodu w zamku tutaj, w tej sekcji gry, nie wiem, może może ja się tutaj teraz jak patrzę, to to działa chyba wszystko, nie? Zaraz zobaczymy. Dajcie jakiegoś wroga. Okej. Okay. Najwyraźniej reset gry wystarczał, aby... reset gry wystarczał, aby zniwelować ten błąd. Błąd, który polegał na tym, że gra nie chciała wyjść z trybu turowego. To znaczy nie było żadnych ruchów pokazanych tutaj. Postacie nasze nie miały ruchu. Tryb turowy był cały czas włączony i po prostu z jakiegoś powodu po prostu się nie można było z niego wyjść. Okej, okay, no na rynek, no Magic 7, tak, grać mi się do 9 roku, edycja antologii Magic Kroniki. No, ale cieszmy się, ja się cieszę przynajmniej, jeżeli tak pozwoliło mi to odpalić grę na nowszych systemach. Okej, okay. Teraz tak. Mamy obrazy, które tak naprawdę są, no... Nawet nie wiem, czy to nie są kody jakieś wzięte z Heroesów. Artworki, czy po prostu tak, o... Dlatego, dla randomowo wzięte, po prostu nawet nie z internetu, tylko po prostu... Skądś tam, no... Okej, no robi to klimat, nie? Fajne. Jezu, ale ja też czekam na tą grę dzisiaj. Zrobione. Dobra. W kuferku jak zwykle nie ma nic, bo po co? Dobra. Błogosławieństwo. Wiesz co, daj to błogosławieństwo. Pawulon jest temu do sprzedaży. Okej, jeśli chodzi o tą sekcję, żeśmy wszystko tutaj oczyścili. Teraz na zachód. Na zachodzie, moi drodzy. Znowu mam do czynienia z... El Vampiro. Dobra. I beczka, pomarańczowa beczka. Sobie przejdzie dół. Beczka pomarańczowa, czyli inteligencja, czyli to pójdzie do mojej postaci, która inteligencji ma 107, a wicek... Nie, inteligencji ma 86, ale w takim razie dobra, do wicka to pójdzie w takim razie. Dobra, do intelektu plus 2 i dobra. Aha, osłabienie trzeba, no tak, bo zeszło nam przyspieszenie. Jak schodzi przyspieszenie Mind Magic 6, 7, 8, to też jesteśmy bardziej osłabieni. Dobra, Michael, otwierasz. I proszę bardzo, skrzynka z naczyniami dusz. Przedmiot związany z misją, szkatułka drewna różanego zawierająca naczynia nieumarłych, wygląda na to, że w środku coś się znajduje. Plus jeszcze jakieś tam fanty.
szczęście plus 10, rękawice Mordrada, nie dziękuję. Wszyscy mamy rękawice Mordrada jako postacie. Na to wygląda. Dobra, nie będę w takim razie tutaj kurde ten się mieszał. Niebieskie to oczywiście do Pawulona idzie. Okej, okay. Gdzie to nas doprowadzi? Jestem niezwykle ciekawy. Jakiegoś tajemniczego miejsca otoczonego lawą. Dobra. Okej. Okay. Już teraz generalnie mam dylemat, słuchajcie, bo... Tylko, że jak zejdziemy na lawę, to będzie kurde jeszcze nas bardziej bolało niż... Kurde... Co tu zrobić? Chyba wiem, co można zrobić. Można po prostu wejść w tą stronę. O, właśnie. Okej, okay, chodź tu. Come on! Okej. Okay. Niech one podejdą. Spróbujmy to zrobić w taki sposób, żeby... I idą. Dobra, tu jest. Nekromantka jedna ubita. Czy ona tutaj się zablokowała gdzieś? Bo ja tutaj nie widzę nic. Dobra. Słuchajcie, zróbmy to w ten sposób. Bo ja chcę tą skrzynię dostać. Ja chcę tą skrzynię dostać i wiecie co? Nie, ja w tym momencie ogłaszam oficjalnie. Czyścimy do końca, gdzie się tylko da. Ała, au, 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 to nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Bo nie zrobiłem zapisu. Pięknie. Nie zrobiłem kurna zapisu. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Jeszcze raz w takim razie. Od nowa. No chodźże tu, panie. Panie wampir. Wampir, kurde. Wszystko, dobra. Zrobione. Nie mam pojęcia. Ja proponuję, wiecie co, może się tu po prostu prześpimy. Zapis profilaktyczny. Praktyczny zapis profilaktyczny. Tak, więc prześpimy się.
dokonajmy buffowania. Tam zaklęć wspomagających, rzutu zaklęć wspomagających. Okej, to chodźmy tutaj w takim razie. Wiem, że w tym momencie tu będą... Wiem, że będą tutaj... Cel naszej wyprawy. Na handel. Dobra, zapis. Zapis profilaktyczny. Okej. Niebieska beczka. Pomarańczowa beczka. Idziemy dalej. O cholera! Dobra. Wracamy się. Dobra. Punkty życia minus 20. Tutaj nie możemy odpoczywać. Czytaj jeszcze raz w takim razie zapis profilaktyczny. Dobra. Kurde, serio? Dobra. Jeszcze raz za tym. Chodźmy może, wiecie co, dobra, w niebiesku, dobra, spokojnie, zróbmy tak, bo trochę na hura, to tak niespecjalnie, pomyślmy jak to zrobić, żeby było dobrze, zapis profilaktyczny, okej, ja proponuję zrobić to jeszcze inaczej. Pyk. No tu już mamy całkiem fajne rzeczy, nie? Dobra, to idzie na ten, na handel. Okej. Wychodzimy. Powiedziałem, wychodzimy. Ouch. No i kurde, mamy przerąbane, dobra. Nie. Musimy najpierw pozbyć się tych nekromantów. To jest konieczne. Dobra. Spokojnie. Niech ona tutaj do nas podejdzie. Kurde. No chodź tu kobieto. Dobra. Zapis profilaktyczny. Ciach. Okej, co my tu mamy z... Aha.
Dobra, to idzie na handel, to też idzie na handel. Dobra, wszystko jest wszędzie okej, zrobione. Teraz tak, musimy znaleźć sposób, żeby pozbyć się tutaj tych... Dobra, nekromantka. Dobra. Wita. Pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt jeden. Lepsze jest to, że schody nam nic nie robią, w sensie nie są jakby... Stąd coś jest. Mam nadzieję, że nie. W sensie nie odnosimy ran na schodach, bo są, nie są z lawy. Taka tutaj podłoga to... Au. Dobra. Szybko. Plus 9 choleb na peleryna. Nie, dziękuję. Moc plus 10 kapelutek, nie dziękuję. To jest czysta celność. Od razu do ciebie. Ała! Okej. Kurdemol. Dobra. Leczysz wszystkich. Miwicka, Pawulonie, mój drogi. Okej. Naprawione. Naprawione, super. Okej. Generalnie rzecz biorąc, wszystko mamy chyba okej tutaj. Jeśli chodzi o nasze przedmioty, teraz tak. To jest jedna z tych, to co mówiłem. Dróg teleportów, łódek, nie? Łódek teleportów. Teraz tak. Ja bym jeszcze wrócił sobie do tego miejsca, z którego przyszliśmy, bo tam jeszcze była inna odnoga. Inna odnoga do skarbca. Odnoga do skarbca, która to odnoga prowadzi do skrzyni. Okej. Wampiry zawsze na propsie. Odporność na nogi powietrza plus 7. Dobra. Generalnie mamy jakieś... Zrobione! Znowu. Co to księga? Wampiryczna broń, biegłości magii ciemności. To jest... działa tak samo jak... broń ognista, tylko że zamiast efektu ognia daje efekt wysysania życia. Moc i osobowość plus 10. Fajne... Nie ma miejsca! Fajne dla paladyna. Okej, dobra. Tutaj nie ma nic. Dobra, to rozumiem, że jest jakiś teleporter. Nie, nic się nie dzieje. Okej. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Szukamy jakiegoś przycisku. No tu ewidentnie coś jest. Albo i nie. No dobrze, no nie musi być zawsze, nie? Po prostu taki randomowy pokoik z randomowym skrzynką, randomowymi przedmiotami. W porządku.
Dobra, chodźmy w takim razie... Gdzie? Wiesz co, wiecie co, wróćmy się może do miejsca, z którego przyszliśmy, w sensie do tej budki. Ta łódka była na południu. Tutaj w tym miejscu. Ja bardzo bym chciał zobaczyć, co jest kurde za tą... za windlem tutaj. Za windlem nie ma nic. Dobra. Nie ma miejsca na trafione. Okej, wszystko jakby tutaj jest gotowe. Znaczy gotowe, wszystko mam tutaj jakby zapchane przed rękami. Dobra, zróbmy to może w ten sposób. Tam na bank coś jest. Dobra, albo i nie ma. Jasna cholera. Się przyblokowałem. No pięknie. No to kurde zajebiście. Dobra. Nie ma co. Nie ma co, dobra. Tu nie ma co ten. Albo wiecie co, nie bardzo mamy many na zwykłe power cure. Znaczy na power cure, tylko użyjmy zwykłego leczenia na Michaelu. Szczególnie, że Michael tutaj jakby będzie nam przydatny. Jako złodziej, włamywacz. Niepotrzebne skreślić. Okej, okay, idziemy tutaj dalej. Jak widać, ała! Jak widać... Okej, okay, teraz tak. Nie możemy dopuścić do tego, żeby zginął. No pięknie, dobra. Inaczej. Profilaktyczny. Zróbmy po prostu sobie przespankę. Okej. Okej. Gdzie ona jest? Żebym jeszcze ją cholera widział, no. Dobra. Przede wszystkim rzuć zaklęcie właśnie światła. Ta lawa w ogóle nie daje żadnego światła, jak zresztą zauważyliście. Dobra. Zrobione. Kurde, to nie ma nic, ale... Ale oszustwo! Ale oszustwo! Ale oszustwo! Dobra. Udało się. Szybko Michaela wytegować.
Leczymy z osłabienia. Nie ma miejsca. Naprawione. Teraz warto się znowu zastanowić, czy tutaj mamy jakieś jeszcze inne przejście. Raczej nie, więc pozostaje nam tylko jeszcze jedno miejsce pójść. Mianowicie do głównej siedziby nekromantów. Znaczy do sali tronowej, tak? Do Lorda Iron Fista. Ale najpierw zróbmy jeszcze jedną rzecz. Ciach. 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 Po prostu odmówmy nasze zasoby. Dobra. Okej. Zapiszmy grę, bo tam będzie gorąco. Oj, będzie gorąco. Dobra. Co my tu mamy? Mamy wampiry. Mamy... nekromanty. Mamy wampiry, mamy nekromantów. No generalnie same narzeria tutaj. Za wyjątkiem tych. Za wyjątkiem... liszy. Nie, nawet to nie jest taki zły pomysł, bo tutaj mamy tylko wampirów, tylko oni walczą wręcz. Więc oni muszą do nas pójść. Szczególnie, że oni chyba też obrywają mocno po tym. Dobra. Jest genialne. Okej. Teraz tak, tutaj generalnie jest wejście do sali tronowej głównej. Głównej sali tronowej Zamku Ciemności. Dobra, i tutaj ta skrzynia zawsze będzie pusta. Sala tronowa, te drzwi są zamknięte. Oczywiście chodzi o to, że żeby po stronie światła nie dogadać się z... No, po prostu blokuje nam możliwość rozmowy z Archibaldem Iron Fistem. Okej, i znowu. Dlaczego lawa nie gwarantuje światła, tego wam nie powiem i tego nie wiem. Dobra, moment. Pytanie ze 100 punktów. Czy tutaj gdzieś jest zejście do lawy takie właściwe? Chyba tak. Dobra, wiecie co, zróbmy sobie w takim razie małą przebieżkę po lawie. Aucz, 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 dobra. Kurde, tam coś jest. Złoto. Dobra. Leczysz nas z powrotem, panie. Pawulon. Dobra. Au, 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 złoto. Złoto. Dobra. Dobra. Co ty tak nagle, kurde, ten strasznie obrerwałeś? Przecież ty masz, kurde, najwięcej życia z nas wszystkich. No lecz go, lecz go. Sprawdzimy, co oczywiście jeszcze jest
po tej stronie. A oczywiście tam prawdopodobnie nie będzie nic. W związku z powyższym... Nie spodziewam się jakiś no tutaj szczególnego lutu, znaczy łupów szczególnych, ale no warto zobaczyć, tak? Bo tam mówię, twórcy lubią. O właśnie. Ouch, 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 ouch. Dobra. Dobra, coś tu jednak się udało nam złowić. Zwykłą płytówkę. Dobra. Nie ma miejsca. Dobra, cyk, dobra, i rym, cym. Kurwa. Ale to po prostu emocje. Dobra. Wiecie co? Zróbmy sobie taki patent jeszcze można. Chodźmy tutaj, bo na pewno to coś będzie. Już to widzę. Złoto. Złoto. Okej. Okay. I w tym momencie oficjalnie mamy zamek za sobą. Albo no, wiecie co, jeszcze generalnie sprawdzę, czy czegoś przypadkiem, kurde, nam tutaj nie brakuje. Dobra, okej. Okay. Już strasznie mało odporność na ten ogień. A dlatego, że masz podstawową odporność na ogień bardzo małą. Dobra. Okej. Jeszcze raz. O, już kurde, nie ma tego. Nie ma many. No dobra, trudno. Okej, ale chyba z tego co zauważyłem, udało nam się cały zamek tutaj jakby ogarnąć. To co nam było potrzebne, to się nam udało ogarnąć. I też jednak okazuje się, że zamek nie jest zbudowany, znaczy ta lawa jakby nie łączy się ze sobą. Nigdy się nie łączyła i nie będzie łączyć. Dobra, oficjalnie chyba mogę rzec, że cały zamek jakby tutaj czeluści został zdobyty, znaczy zdobyty, został podbity, został splądrowany. Jakby tutaj nasza przygoda się skończyła. Dobra, możemy chyba spokojnie do Celeste wrócić w takim razie. Pyk. I udajmy się do naszych zleceniodawców, którzy są tutaj. Stan dobry. Jeszcze się podlecimy spokojnie w tym. W karczmie. Okej, okay, gospoda. Krak, krak. Ciebie już widzieliśmy, Wskrzesicielka, Świątynia Ciemności. Tak, wiedziałam, że wam się uda, nie wątpiłam to nawet przez chwilę. Wręczacie jej połówki klucza. A widzicie, to jednak połówka klucza. Ona łączy je, przeciągając palcem wzdłuż pęknięcia. Na waszych oczach dokonuje się scalenie i klucz wygląda jak nowy. Jedna część planu za nami. Byliście bardzo pomocni, już teraz jesteśmy waszymi dłużnikami. A pewnie nasz dług będzie jeszcze większy, gdy nasz plan zostanie ukończony. A zaufajcie nam jeszcze przez chwilę. Przyszłość, którą planujemy, zadziwi was. Oj tak, zadziwi.
To nawet nie wiecie jak bardzo. Krak, krak, nie. Tu jest, zdaje się, tak. Sir Cunningham. A, witajcie z powrotem, moi lordowie. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Naczynia dusz. Sir Cunningham patrzy na nasze naczynia z ciekawością. Jak gdyby oglądał jadowitego węża za szybą. Więc tak wyglądają naczynia dusz. Oczekiwałem, że będą trochę bardziej imponujące. Dobra robota. Zabieram skrzynkę z naczyniami. Pewnie się, żeby już nikt ich więcej nie zobaczył. Okej. I w związku z powyższym, co dalej? Okej. Mędrzec Robert. Wykonaliście ich misję dobrze, Wykonaliście ich misję dobrze. Nasz konflikt z nekromantami szybko zmierza ku końcowi. Mam dla was niebezpieczne, ale bardzo ważne zadanie. Przyszłość waszego... naszego świata zależy od tego, czy wam się powiedzie. Tolbert. Każdy z naszych odpowiedników, byłych doradców Archibalda, nosi przy sobie znak zwany kostką dowodzenia. Musimy zdobyć te kostki, jeżeli mamy osiągnąć nasz cel. Za nic nie rozstaną się z nimi po dobroci, co oznacza, że trzeba będzie wydrzeć imię w jakiś inny sposób. Będziecie musieli wydostać kostkę od jednego z nich według nam najłatwiejszym. Przeciwnikiem będzie według nam, chyba nas chyba. Najłatwiejszym przeciwnikiem będzie Tolbert. W przeciwieństwie do innych, Tolbert nic sobie nie robi z niebezpieczeństwa i zamieszkał w jednym z mieszkań w czeluści. Musicie jeszcze raz przeniknąć do czeluści i wydostać od niego kostkę. Miejcie się na baczności, jest dobrze uzbrojony i o wiele silniejszy niż mogłoby się wydawać. Kiedy już będziecie mieli kostkę, wróćcie do mnie. Od naszego celu dzieli nas już bardzo niewiele. Już wkrótce dowiecie się, co się za nim kryje. Tak jest, moi drodzy. Jeśli chodzi o Tolberta, to jest to coś w rodzaju minibossa. Jest to przeciwnik trudny. Dobrze, ale póki co ja proponuję... udać się do Celeste na... come on! Do rana. W takim razie... Najlepszy trening w tym kraju. Do treningu. Wspaniale! Wspaniale! Okej. Okay. Ile tobie brakuje tak naprawdę, papulonku? 90 punktów doświadczenia, ej! No dobra. Dobra, zacznijmy może od Wicka. Arcymag, 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 arcymag i magia światła. Tak sobie myślę. Może w ten sposób. Dobra, teraz Pawulon. Magia ciała, arcymag na pewno. Chociaż magia światła też by była niegłupia. I magia ducha. Na pewno. Magia ducha przyda się nam przy wskrzeszeniu. A propos. Miecz mistrz. Kolcz.
Kolczuga, wiecie co, zróbmy to w ten sposób. O właśnie. Magia powietrzna, włócznia czy kolczuga? Magia powietrza, włócznia i 15, dobra. 57, 56, 30, no tak, tak. Tutaj w tym momencie jakby nasi wojownicy mają priorytet, jeśli chodzi o używanie magii. Teraz tak, moi drodzy. Bardzo by się przydało zaklęcie zmartwychwstania. Czy ja w ogóle tak powiem mam? Mam tylko wskrzeszenie, używanie magii. Podział życia, nie zdjęcie klątwy, nie wykrycie życia. W ogóle przydałaby się gdzieś tutaj jakaś magia ducha albo coś. Wiecie co? Nie, ja w tym momencie zakończę odcinek, słuchajcie. To jest dobry pomysł, zakończę odcinek. Sprawdzę, gdzie są gildie mistrzowskie, arcymistrzowskie gildie poszczególnych szkół i pokupujemy sobie zaklęcia w następnym odcinku, bo moi drodzy, nie będę ukrywał, że od tego momentu zaczynają się już naprawdę przeciwnicy bardzo, bardzo, ale to bardzo potężni. Tak więc ja bym już wandalę w to, bo moim będzie 7 następnego odcinka. Na razie, cześć.